Tak, jestem. Wróciłem. Nie było do kogo, ale wróciłem. Mwahaha. I jestem Brony. Także kiedy to było ostatnio włączane? 10/7. Miesiąc temu. No dobra. Tak, jestem Brony. Wiem, co robię. Naprawdę, bardzo długo nie włączałem tego świata i... W zasadzie długo... O, mam przejście włączone. Cholera w sumie. Wyłączmy to gówno. Także... Hej! Niech będzie tak, jak jest. Dobra. Także witam, tutaj widzisz, to jest kolejny odcinek PWM. I tak, zmieniam content w końcu, bo no... Z wiadomych przyczyn. Granie się nie sprzedaje. To oczywiście nie jest ostatni odcinek PWM, a o nie, 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 PWM będzie. Bo kocham tą serię. Steven's House. Trzeba zrobić jakieś rzeczy z MLP. Mhm. Jo. Tylko to. Nie wiem, ale długo mnie nie było na świecie, więc... W ogóle ten sensitivity jest dziwny. W ogóle mi się dziwnie gra teraz w Minecrafta, bo jak jest first person, nie? To jest dziwnie. W ogóle ten texture pack delikatnie to jest troszeczkę mój, nie? PWM texture pack 1.03. Także to zmienia wygląd tego tutaj temu, żeby nie zasłaniał widoku. Nie? I generalnie chyba zmienia tylko menu i beton. Ktoś będzie chciał pobrać, to w opisie powinien być link. Gdzieś. Jak nie ma teraz, to kiedyś będzie. Generalnie fajny texture pack. Zmienia tylko wygląd czarnego betonu, totem i main menu. A to menu było strasznie ciężko zrobić. Trust me. Także beton jest całkowicie czarny dzięki temu. Całkowicie. Czemu ja mam tyle śmieci przy sobie? Tak, gram w Minecrafta ostatnio w ogóle. Ale tylko na modach, więc no. O, tak to było? Nie wiem, dziwnie to wygląda. Nie no, już przypominam sobie, że robiłem takie coś, ale wiecie. To musiało być coś świeżego w takim razie. Ciekawe, czy będzie jeszcze coś, czego nie będę... W ogóle wkurza mnie ta kreska. Pokaż mi tą wieżę. W ogóle czemu jest taki mały render distance? Dawaj 16. Jest całkiem spora, choć myślałem, że będzie większa. Prawdę mówiąc. Trzeba było muzykę włączyć źle. Tak, będę robił reaction videos. I myślę, że będę po polsku gadał po prostu w tych reakcjonach. Chociaż angielski się bardziej opłaca, bo wideo nie jest większe, ale... w ogóle co to takie są? Co tu tak ciemno jest? Bez powodu. Tak, będę mówił po polsku, bo starałem się mówić po angielsku w jednym z odcinków i szło kiepsko. Że oczywiście mógłbym w sumie przestawić na content angielski, ale... No, mój language nie jest native, jeśli chodzi o English, więc... Co? To zabrzmiało dziwnie. W ogóle to szkło jest dziwne. Przyzwyczaiłem się sporo ten do tego poprzedniego szkła z 1.12. 1.13, wiecie, te poprzednie, co były zawsze.
Teraz jak patrzę na to szkło, to tak czuję się, jakbym był na modach. To wygląda jak ten, to szkło z Ender IO, nie? Fused Quartz, czyli jakoś tak. Chyba to było to szkło. Nie wiem, nie jestem pewien. Mogę w sumie później pokazać mój świat, ale po co? W sumie mogłem. W ogóle dzisiaj zostaję sam w domu przez x czasu, właściwie nie wiem ile. Rodzice se pojechali z ciotką gdzieś. I no. I ja se zostałem sam. Myślę, że zrobię parę wideosów odnośnie tego, tamtego, tak. O, cześć Phantom. Dawno się nie widzieliśmy. Dobrze. Siema. Jestem Brony, a poza tym oglądam Rika i Mortiego. No i generalnie się tyle zmieniło, że jestem Brony, bo ostatnio nie byłem. Chyba. Nie wiem. Nie pamiętam. O, nawet wiedziałem, gdzie to wrzucić. Nie, tak podświadomie wrzuciłem tam, bo no serio tak nie... tak nie wiedziałem za bardzo. Kie. Ole, mam totemów. Łopanie. Dobra, więc... Generalnie... To dalej nie mam pracy. Jeszcze. Ale... Został mi miesiąc mniej więcej... Znaczy dobra, już parę dni właściwie. Zobaczymy, kiedyś tam będę miał roboty na pewno. Jeszcze nie mam. Już niedługo, już niedługo. Dobra, więc generalnie reakcja wideo będzie na Dailymotion, bo Dailymotion jest po prostu lepsze, jeśli chodzi o copyright strajki i nie ma tych strajków po prostu, więc dlatego będzie na Dailymotion. Wszystkie moje reakcje do różnych filmów i tak dalej, wszystko na Dailymotion, gameplaye na YouTubie i no. Generalnie tak. Jeszcze jakieś reakcje mogę dać na YouTube, ale myślę, że po prostu będę nadawał redirecty i tyle. Nie, wszystko będzie na Dailymotion, będzie prościej. Fuck off. Wiecie, już się przyzwyczaiłem do tego step assista z mechanizmu, dlatego tak, wiecie. You know. Yes. Cudownie jest mówić po polsku w końcu. W ogóle to jest... pierwsze moje nagrane wideo z czegokolwiek, co nagrywam od bardzo dawna. I bardzo się z tego cieszę. Tak, cieszę. Widzicie, mam problemy nawet mówienie po polsku. LOL. Muszę przestać mówić, mówicie. Widzicie. Muszę zacząć mówić w osobie po prostu jako ty, nie? Bo kurde, raczej rzadko kiedy ktoś ogląda wspólnie i w ogóle... zresztą co za różnica. Te lampy są ładne. Nice. Dalej do estepasista jestem przyzwyczajony. Także ten, będziemy robić gameplay z My Little Investigations, Quantum Conundrum i The Witcher Wild Hunt. Dlaczego? Bo. Dobra, Wiedźmina se dokończę po prostu. Wondersong już sobie odpuściłem, prawdę mówiąc, bo... Bo tak? Quantum Conundrum z tego powodu, że jest Don John Delancey. Nie, serio, tylko dlatego. Bo jakby to było... Jakby nie było Johna, to bym nie grał. I pomyślę, że tą kupiłem... Tak, tą kupiłem grę. Tą grę kupiłem zanim w ogóle zostałem Brony, nie? Teraz w nią będę grać, bo John Delancey. Bo Discord. Kurna, padło mi coś do oka. No! Why? Co tu leci? Węgiel. Czemu to tędy leci? Aha. Okej, okay, no tak. Nie, bo to jest świeże. Dlatego. Lodu trzeba więcej. Fajnie ten księżyc.
Więc tak, to będzie chyba na tyle. Prawdę mówiąc, nie mam za bardzo nic więcej do powiedzenia. Zamek też trzeba będzie robić. Wiedźmina 3 możliwe, że sobie odpuszczę granie, bo tak. Chociaż... Może nie. Nie wiem, zrobię może normalną grę z Wiedźmina 3, w sensie taką... Nie wiem, zobaczymy. Zanim skończę Wiedźmina 2, to będzie o panie, wiele lat. Dosłownie. W takim tempie. Jeżeli ja grałem w Wiedźmina 1 rok. Znaczy już poza faktem, że miałem przerwy długo, ale... Still. Liczy się. Kurde, brakuje mi tego step assista. Nie wiem, co teraz będę robić, ale... Ale tak. Świat jest dostępny na Google Drive, jakby ktoś chciał. W opisie jest link. Tam, no. Wskazałem ręką też. Wow. Możliwe, że będę facecam dodawać. Chociaż musiałbym z telefonu wtedy nagrywać. A potem to łączyć razem. Może. Nie wiem. Jak będą requesty, to jak najbardziej. Może piosenki jakieś się zrobi kiedyś. Coś, covery. Nie wiem. Fajnie śpiewam, ale jak chcę coś nagrać, to mi nie wychodzi. Nie wiem czemu. Ugłębiony jestem. Zejdźmy tu. Tu też dawno nie byłem. O tak, tutaj nie byłem dawno. Nie wiem w sumie, czy mi się podoba to miejsce. Jest takie dziwne. Trzeba by coś zrobić, tylko nie mam pomysłu żadnego. A to tutaj mi się podoba. O, to jest ładne. To tak. I tu też. Zarąbiste. Tak. To też trzeba by skończyć kiedyś. To mi się podoba tutaj. Tu też jest fajnie, tu jest spoko. I to mi się bardzo podoba. Tu się postarałem. Tu się postarałem, nie ma co. Pom. Lol. Sufit. Pomyślę, że tu był kiedyś mob grinder. Grinder. I gdzie to sięgało uprzednio? Uprzednio to było tam. O panie. To było dużo, dużo mniejsze. Dwukrotnie mniejsze to było właściwie. Także całkowicie czarny beton wygląda dużo lepiej. Szczerze. Sprawdziłbym w sumie bez tego. Minecraft 1.14.4. W ogóle jest Fortnite na 1.14.4 w końcu. No, kurna. Dupiato to wygląda, jest taki dziwny. Znaczy nie jest zły, ale... Still. Czemu ja mam tak dużo tekstur paków? Też bym się sprawdził. Oh boy. To będzie dużo mocy obliczeniowej brać. O, tak. Co to jest? To jest cobblestone? To nie jest cobblestone. Wow. Ale w przybliżeniu są piksele. To jest cobblestone. Tylko czemu to jest? Co to jest POM? Tak w ogóle. Nie wiem. Co to jest POM? A, i jeszcze biały też wygładza. No. Nie wiem, dziwny ten cobblestone.
Coś mi Cobblestone'a nie przypomina. może trochę. Znaczy, to jest bruk, nie? Dlatego. A bruk to jest bruk. Meadowbrook. Meadowbrook. Dobra. Przezabawny jestem. To trawa. Dołu. W ogóle przejście z tych pikseli na to. Wygląda dziwnie. Fuck. Oh my. Szczerze to wygląda... dziwnie. Po prostu dziwnie. Okej? Okay? To drzewo. Lol. To wygląda... hideous. Hideous! To jest... gravel. Ładny. Znaczy, no. Ładny, ale nie do tej gry. Mhm. To się strasznie bierze i, no, rozmywa. Granie z tym texture packiem byłoby mega niewygodne, prawdę mówiąc. Więc wywalaj. Minecraft Shaders. Shaders. No, GPU. Linux. Linux ma jakieś GPU? Nie wiedziałem. Dobra, więc to będzie na tyle. Szczerze, nie ma co przedłużać, bo no. Bo nie. Kaktus. I'm a cactus. Czuję nostalgię. Serio. Wow. Niedokończone to jest. No dobra, czuję nostalgię, nie? Bo grałem w to jakieś 2 miesiące temu. Tak, wiem, że było napisane miesiąc, ale... ale po prostu wszedłem na ten świat, znaczy ja nie wszedłem, to Wojciech. Whatever. I tyle. To nie było grania żadnego wtedy. Także dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, że jeśli coś się skończyło, to coś nowego się zacznie i na razie, kocham was. Bye!